Witamy Państwa! Dzisiejszy towarzyski mecz komentować będą Dariusz Szpakowski i Jacek Laskowski. Wspólnie zobaczmy, jak zaprezentują się piłkarze na boisku. Dzisiaj gra Sporting Lizbona przeciwko Manchesterowi City. Na ekranach widzimy teraz, w jakim ustawieniu zagrają gospodarze. Zagrają dzisiaj w ustawieniu 4-5-1 z linią pomocy nieco przesuniętą do przodu. A dzięki dwóm operującym bliżej bramki... Czy będzie prowadzenie? No ciekawe, jak rozegra ten rzut rożny Manchester City. Silva spod... De Bruyne! Wygarnia piłkę z linii bramkowej. Za linii bocznej wznowi grę Manchester City, blisko pole karne przeciwnika. Sané wrzucił piłkę w pole karne. Czy coś z tego będzie? Słusznie, w myśl teorii, byle dalej od własnej bramki. Nani. No, bardzo ładnie przeciął to podanie. Sané, Aguero. Grając piłką, zmuszają rywala do biegania i tracenia sił. Znakomitym wybiciem zażegnał niebezpieczeństwo. Brawo. Sané. Obrońca wyjaśnia sytuację po tym dośrodkowaniu. Petrowicz. Ristowski. Bruno Fernandes. Dost. Fernandinho. Dobrze przeczytał podanie i w porę zareagował. Marcos Acuña. Próbował, ale nie udało się. David Silva. Sergio Aguero. Sané. Dobrze próbował, ale stracił. Kevin De Bruyne. Skuteczny pressing ze strony rywali wypchnął go z piłką poza obręb boiska. Bataglia. Ristowski. Dobrze udało się przeciąć to podanie. Piłkę z za linii bocznej wrzucą zawodnicy City. Mondi. Sergio Aguero. David Silva. Zdecydował się na strzał. Dobrze się zachował bramkarz, ale piłka wciąż na boisku. Ma czas i miejsce. David Silva. Ładnie wyłapał tę piłkę po zagraniu głową. Nie ma gola. To było naprawdę trudne uderzenie. Bramkarz stanął na wysokości zadania. Groźnie, ale zdążyli na czas. To dobry moment na centrę. Mamy strzał, czy obejmą prowadzenie? No i po szansie obrońcy wybijają piłkę. Bruno Fernandes. Blisko już do bramki. Piłka zagrana w pole karne. Czy któryś z nich do niej dojdzie? No, świetne dośrodkowanie, ale bramkarz nie daje szans napastnikowi. Dost. Precyzyjnie zagrana piłka. Obrona przelobowana i zaskoczona. Ofiarna interwencja. Strzał został zablokowany. Nieudane podanie. Piłka opuszcza boisko i mamy aut. Ristowski. Coates. Bataglia. Bruno Fernandes. No, dobry odbiór po stracie piłki. David Silva. Raheem Sterling. No i przejęli w ostatniej chwili. Rusza na niego rywal. Nie ustawali w wysiłkach i zmusili rywali do wybicia piłki na aut. David Silva. Kevin De Bruyne. Aguero. Daleko wybijają. Bruno Fernandes. Dost. Kapitalna interwencja w porę. Przeciął to podanie. Dobrze to odczytał. W porę zareagował i mają piłkę. Aguero. Mondi.
Sané. Ryzykowna, ale udana interwencja. Mają teraz trochę miejsca. Fernandinho. Mendy. Ma do kogo zagrać. Marcos Acuña. Sporo miejsca na skrzydle. Jest przejęcie i mają szansę. No, bardzo ładnie przeciął to podanie. Bataglia. David Silva. De Bruyne. Ma miejsce, żeby zacentrować. Ekspedują piłkę poza boisko. Rzut rożnego Manchester City. Nie wszedł w mecz jak należy. Dla mnie to spory zawód. Wygląda w tej chwili najsłabiej na boisku. No, zdecydowanie nie jest to jego dzień. Wszyscy oczekiwali od niego aktywnej i przede wszystkim skutecznej gry z przodu. Częstych ataków na bramkę, goli, a z tym wszystkim, jak nam realizator właśnie pokazuje, nie jest najlepiej. To między innymi z jego winy jest teraz remis. Aguero. Dobrze antycypował intencje podającego i mają piłkę. Nie doczekaliśmy się bramek w tej pierwszej części spotkania. Do przerwy utrzymuje się rezultat remisowy. Ciężko tutaj wskazać. Gracze Manchesteru City rozpoczęli drugą połowę spotkania. Kevin De Bruyne. Atak pozycyjny, długo rozgrywany, jakby chcieli uśpić czujność rywala. No, będzie gol! I mamy rzut rożny dla Manchesteru City. David Silva dośrodkowuje z narożnika. Piłka wybita z pola karnego. Po dośrodkowaniu piłka zostaje wybita. Ponownie rozpoczną grę od rzut rożnego. Centruje z rogu Kevin De Bruyne. Ależ znakomicie teraz wypiąstkował to dośrodkowanie. Sterling. Uwaga, strata i przeciwnik przy piłce. Nie wiem, czy był spalony, no ale sędzia decyduje. Raheem Sterling. De Bruyne. Blisko bramki gracze Manchesteru City. Sané. Świetnie to zrobił! Jest miejsce, żeby dośrodkować. W ostatniej chwili, ale udało się przejąć. Sané! Nie wykorzystał szansy i wciąż remisowo. De Bruyne. Raheem Sterling. Sergio. De Bruyne! Tak! Pierwsza bramka w tym meczu i mam nadzieję, że nie ostatnia. Pełni zasłużone prowadzenie. Przez większość czasu zespół miał wyraźną przewagę. W końcu ją udokumentował. Ta bramka nie powinna zaskakiwać. Musiała w końcu paść. Biorąc pod uwagę, ile oddali strzałów i jaką mają przewagę. Rzeczywiście, panują dziś na całym boisku i narzucili rywalowi swoje warunki. Wznawiamy grę. Manchester City prowadzi. To może trochę zmienić taktykę obu zespołów.
Petrowicz. Marcos Acuña. Dobre, dalekie wybicie. Przed nami końcowe 30 minut. Pięknie go dostrzegł. Świetnie rzucił prostopadle. Stracił piłkę Bataglia. Sporting wznowi grę rzutu rożnego. Dośrodkowanie z rożnego w szesnastkę. Wybronił ten strzał, ale piłka nadal na boisku. Centra w pole karne, przepychanki. Sané. Nani. Ristowski. Dobrze udało się przeciąć to podanie. Ach, imponuje dzisiaj tymi podaniami. Sterling. David Silva. De Bruyne! Bramkarz sięgnął piłkę. Brawa za tę interwencję. Ten strzał mógł zaskoczyć. To prawda, golkiper był gdzie być powinien i zrobił to, co do niego należało. Pewna obrona. Mahrez. Otamendi. Riyad Mahrez! Wendel. Dobrze, będzie rzut wolny dla Manchesteru City. Gündogan. Nani. Ristowski. Może być groźnie po tym prostopadłym podaniu. Ach, miejsce na centrę. Ale szansa na wyrównanie. Próbowali dobrze głową, ale bramkarz na posterunku. No najwyraźniej trener uznał, że pora coś zmienić w grze drużyny i dokona zmian zawodników. Przy linii bocznej trwają już gorączkowe przygotowania. Kevin De Bruyne. I piłka w rękach bramkarza. Bruno Fernandes. Drużyna przeciwna przejmuje piłkę. Idzie do przodu Aguero. Riyad Mahrez. İlkay Gündoğan. Sané. Wendel. Ależ teraz luka na skrzydle. Piłka zagrana w pole karne. Czy któryś z nich do niej dojdzie? Świetna interwencja bramkarza i rywale znowu bez gola. Dobrze to odczytał, w porę zareagował i mają piłkę. De Bruyne. Długo rozgrywają piłkę, jakby wyczekiwali na błąd przeciwnika. Paskudne wejście w ślizgiem. Nie zdziwię się, jeśli zakończy się kartką. I żółta kartka. Sędzia postanowił wymierzyć karę indywidualną. Zawodnik City wyraźnie spóźnił się z tą interwencją. Ostatnie 8 minut regulaminowego czasu gry przed nami. Wspaniale przechwycił. I proszę, udało się. Znów przy piłce. Gospodarze wciąż przegrywają jednym golem. Kibice próbują zachęcić ich do walki o wyrównującą bramkę. Mają teraz trochę miejsca. No, bardzo ładnie przeciął to podanie. Mieli tam trochę miejsca, ale rywale dobrze się ustawili. Gdyby nie ten przechwyt, kto wie, może byłby gol. Wendel. Ale dost... No nie wierzę. Mając przed sobą tylko bramkarza, tak spudłować? Mocno uderzył, ale precyzji zabrakło zupełnie przy tym strzale. To byłby ładny gol, gdyby piłka nie minęła bramki o lata świetlne. Ach, wydawało się, że a jednak przejął.
To może być ostatnia szansa na to, by wyrównać w tym spotkaniu. Brawo dla liniowego, jest spalony. Walker. Kevin De Bruyne. Ristowski. Coates. Wendel. Marcos Acuña. No, z tego miejsca można strzelać. No, kto dopadnie do tej bezpańskiej piłki? Ależ nieudane podanie, co za głupia. Ostatni gwizdek. Manchester City był lepiej przygotowany do dzisiejszego meczu i wygrywa spotkanie. No i mamy wygraną. I choć to był tylko mecz towarzyski, thank you.